Cześć, witajcie w kolejnej części IF Online. Jako, że zbyt dużo nie udało mi się dowiedzieć o Sisters of IF, polecimy w ciemno, no i spróbujemy zrobić kilka misji na wariata. Mam nadzieję, że zaraz mi nie odstrzelą dupy. Ale też się trochę zabezpieczyło. Tutaj mamy naszego Tristana. Pozwoliłem sobie mu trochę fity zmodyfikować, już wam pokazuję. Kosztowało to trochę kasy, no ale myślę, że warto. Tu mamy wzmacniacze tarczy, ulepszenie do czego? Ulepszenie do sieci zasilania, które nam było potrzebne. Zamontowaliśmy też dwa ulepszenia do dronów, plus dodatkowo jeszcze poszerzacz tarczy, tak? Zwiększający pojemność tarczy. I teraz, co nam się tu stało? Już wam pokazuję. Tak jak Tristan standardowo miał około 300 czy 350 HP-ków tarczy. Tak, zobaczcie, co mamy tutaj. Tak, podstawa 350 było. W tej chwili ma 2380, no 4 powiedzmy, tak, HP-ki. Powiem wam, że mnie zaskoczyło. Generalnie myślałem, że jest to jakiś błąd, ale faktycznie, no tak wychodzi, nie? Sam armor. No armor nie jest dużo podniesiony, ale głównie bazujemy na tarczy, tak? Co do samej żywotności statku, też nie jest duża. Po prostu wiem, że jeżeli tarcza zejdzie, trzeba będzie spierdzielać i tyle. Dobrze. Tyle z słowami wstępu. A, jeszcze jedno. Zrobiłem sobie trochę porządek w hangarze. Nie złomowałem ani nie sprzedawałem statków, tak jak mówiłem. Przerzuciłem je sobie na drugie konto. Może kiedyś tam do czegoś się przydadzą. Chociażby w celach szkoleniowych, żeby robiły za makiety, tak? Co się okazało, że mogę odpalić swoje dwa konta z jednego klienta, więc po prostu obiema postaciami zadokowałem na jednej stacji i tradowałem sobie, nie? Jakieś tam złomy, tam ulepszenia jedynki i tak dalej powrzucałem, póki no nie jestem jakoś specjalnie z tym oblatany, nie chcę sprzedawać, nie chcę wyrzucać, żeby się nie okazało, że coś fajnego wypierniczę, nie? Dobrze, teoretycznie dowiedziałem się tyle, że Sisters of IF jest to specjalna ścieżka, tak, dla nowych graczy, żeby ich zaznajomić ze statkami i tak dalej. Ale no, słyszałem też opinię, że jest to dość trudne. I odwlekałem to, no nie ukrywam. Myślę, że nadszedł czas, żeby spróbować. Polecimy Tristanem właśnie. Dlaczego to Tristanem, nie moim gnojkiem, tak? Gnesisa mam też przerobionego. Zainwestowałem w niego no dość dużo kasy i nie chciałbym go stracić w jakiś głupi sposób. Także nie powiem, że Tristan jest zbędny, ale nie będę jeszcze jakoś bardzo rozpaczał, jeżeli by się wydarzyło tak, że go stracę.
Co nie znaczy, że chciałbym go stracić, oczywiście, nie? Po cichu liczę, że będzie podobnie jak z misjami agentów. To znaczy, że w miarę łagodny będzie ten próg wejścia i nie wiem, nie trafię zaraz na jakiegoś cruisera, battle cruisera, czy nie wiem, całe imperium kontratakuje. I obym się nie zdziwił. Spojrzałem, ile skoków mamy do siostrzyczek. A, 6 skoków, dobra, w porządku. Całkiem sporo takich podstawowych rzeczy, które muszę przyswoić, o których słyszałem, a których dokładnie nie wiem, jak robić. Ale to mam nadzieję, że wyjdzie w praniu. Przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem jeszcze klawiszologii dokładnie, w sensie zajrzałem tam, ale no jakoś nie starałem się tego wyuczyć na pamięć, a zdecydowanie będę musiał poświęcić temu więcej czasu, no ale to raczej zrobię poza filmem, nie wiem, może w trakcie kopania albo coś. Na życie zarabiać też trzeba, nie? W ogóle, gdzie to mnie wybiało? Poczekam, aż wyjdziemy z warpa, żeby się nie zdziwić. A dobra, do bramy warpujemy, to raczej nic tam się nie stanie. Szczerze wam się przyznam, że lecę ciut nie w tą stronę, w którą bym chciał. To znaczy, lecę tam, gdzie zaplanowałem, ale liczyłem na to, że to będzie w przeciwnym kierunku. Może tak. Cóż to jest? Cały czas
poszukuję jakiegoś fajnego statku pod eksplorację. Tego Gnosisa, którego w tej chwili mam, w sumie zrobiłem bardziej pod przetrwanie niż eksplorację. Możliwe, że skończy się to po prostu w taki sposób, że kupię drugiego gnojka i wyposażę go w potrzebne skanery, więc będę latał jednym takim, jeden multipurpose, że tak powiem, gdzie będzie pod misję statek, drugi typowo pod eksplorację. No i jeszcze zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, czy sama eksploracja mnie jakoś wciągnie. No, na razie robię misję, więc bardziej chyba statek bojowy się przyda niż taki typowy. O, dolecieliśmy, dobra. Niż taki typowy, skonfigurowany bardziej pod walkę elektroniczną, tak nazwijmy to, niż walkę kosmiczną. Siostrzyczek, dobrze. Docking permission requested. Tak właśnie nam było trzeba. Zmieniłem też troszeczkę widok, jak widzicie. Może pokażę wam to przy następnym pobycie w kosmosie. I powiem coś więcej na ten temat. W tej chwili skupmy się na naszych paniach, czego to one od nas chcą. Oczywiście na dzień dobry mnie pocisnęła. Wybaczcie, że nie będę tłumaczył, ale tak jak rozumiem angielski czytając go, tak próbować tłumaczyć go na polski bardzo często mi brakuje słów i strasznie pewnie bym to kaleczył, więc... Może ewentualnie, jeżeli kiedyś będę miał tyle mocy, trzasnę jakieś krótkie napisy, o co chodzi, ale nie obiecuję, tak? No dobrze. Podlecieć do statku. Nie za bardzo czaję, o co chodzi. W zadaniach mam tylko, żeby zbliżyć się do wraku. Czy to wystarczy? Żeby się zaraz nie okazało, że potrzebuję jakichś skanerów, nie? No dobrze, zobaczmy. Nie wiem, co to jest, ale
Możliwe, że to jest w tym oknie po prawej. Zaraz zobaczymy. Large coś tam objects i structures, tak? Zobaczmy. O. Really? Dobra, tak pokrótce właśnie mówiłem, zmieniłem widok na Tactical Overview. Fajne jest, ponieważ pokazuje wektor lotu, ewentualnie wektor lotu naszego celu, jeżeli takowy mamy zaznaczony. Zasięg naszej broni, generalnie wszystkich urządzeń. Więc no, jak sama nazwa mówi, jest to bardziej taktyczne, tak? Może ciut mniej widowiskowe przez te kreski, tak? No, trochę. Psujące poczucie, tak, rzeczywistości. Z drugiej strony, no kurczę, w sumie równie dobrze możemy przyjąć, tak, że siedzimy na mostku. Co to do cholery jest? Że siedzimy na mostku i oglądamy widok taktyczny statku, tak? Więc. Warp drive active. Ma to też jakąś tam rację bytu. Pierwszy raz się tak daleko od domu zapuściłem. Czy to jest tak, że wszystkie frakcje mają różne portale? No bo jak lataliśmy u nas, to te bramy kosmiczne były jednak ciut inne, nie? Warp drive active. A coś czuję, że zaraz. Wow. I gdzieś mi myśli uciekły. Aha, jak lataliśmy w przestrzeni Caliente, jednak te bramy były ciut inne, nie? Ta piracka brama, którą tam odwiedziliśmy, ta ala zniszczona, gdzie zastawiono na nas pułapkę, też wyglądała inaczej. Minmatar Battleship Wreck. Chyba zacznę żałować, że nie mam skanerów.
Dobra, tu jest wszystko. A tu są tylko kolumny, więc nie zaśmiecajmy sobie. Struktury. Zobaczmy tak. O, czulu złoty. No, dużo mi to nie dało. Ej, tam jest jakiś brak. To jest dobra capital ship. Później jakoś konkretniej to sobie ustawię, ale dobrze. Najgorsze, że no mówię, nie widzę nigdzie tego zaznaczonego, żeby któryś z tych statków był zaznaczony. O. Damy sobie, ej. Kurna. Jednak było w misji podane. Dobra, podlećmy do tego Damsela. Dobrze. Kolejny statek. No dobra, no. Kuźwa co?
Coś napierdzieliłem znowu. No bo kurna, teraz nie wiem, czy mogłem skończyć tą misję. No dobrze, póki jesteśmy w kosmosie. Nie. Tutaj. Myślałem, że mam trochę więcej opcji do ustawienia, ale nie mam. Dobra. O co tu kaman? Aha. Tak, tu Travis. To jest dobra, rzut kamieniem od nas. Więc chyba sobie tam skoczymy, tak? To było TAR, nie? Tak. Warp drive active. Trochę w ciemno latam. No ale wygląda na to, że misję mam zaakceptowaną, więc... Nie wiem, czemu mi się tu nie wyświetla, co znowu odwaliłem. Spróbujemy ją skończyć. Może się okaże, że no nie będę musiał wracać. Tak jak w misjach agentów za każdym razem do domciu. To było TAR 3? Ktoś pamięta? Jezus. Teraz co, nie mogę z nią pogadać? Spróbujmy sok na misji, nie?
To jest stara 08? Tak. Spróbujemy. Jak nie, no to najwyżej się cofniemy, tak. No nic na to nie poradzę. Wszystko nic. Wiecie, co jest najgorsze? Jak się kurde fajki kończą i chyba będę musiał ruszyć dupę do sklepu. Docking request accepted. I to autobutami. Żona wyskoczyła sobie na grzyby, więc... Zostałem bez auta. Lolek, czemu nie mam misji? O co tu kurna kaman? Przecież jestem. Co tu się odjebało? O tyle plus, że jestem w dobrym systemie, z tego co widzę. Tylko domyślnie poleciałem sobie na stację, a trzeba było polecieć jeszcze, nie wiem, gdzie, zaraz zobaczymy. Cóż to jest? Żebym nie potrzebował analizera do tego. Bo będzie naprawdę lipa. Wiecie co? Chyba wróciła. Sobie zadokujemy szybko na stacji, żeby zrobić pauzę. Mach nacięcie i zaraz do was wracam.
międzyczasie też troszkę poczytałem o misjach dla siostrzyczek. Podobno da się je ogarnąć nawet katalystem, tak? Także no, chyba nie jest tak źle. No, ale zobaczymy. Teraz czeka nas pierwsza walka. Sprawdzimy, jak sobie radzi nasz Tristan na nowym ficie. Kompletnie nie pamiętam, kiedy zacząłem nagrywanie i jak długo ten odcinek trwa, jak długo będzie trwał, także... Jeszcze sobie troszkę pogramy na pewno. No, widoczki mi się tu strasznie podobają. Na szczęście nasi przyjaciele do najtwardszych nie należą. Fajne te statki mają. No powiem wam, że na podstawowych tarczach to by bolało. Zastanawiam się, czy lepiej orbitować wokół przeciwnika, czy lecieć za nim. Zaraz polecimy oczywiście tam, gdzie pan nas prosił, ale w pierwszej kolejności pozbieramy złom. Thank you.
O, przy okazji widzę, udało mi się wbić Activity Trackera. Nie wiem, czy to daje jakieś tam dodatkowe bonusy. Ale mam nadzieję, że tak. O. Szczerze myślałem, że coś lepszego będzie. A niech się zbiera, no. Zawsze można sprzedać złom. Parę isków na tym zarobić, no. Z czegoś żyć trzeba. Jakiś taki ambiencik, nie? By się przydał tutaj. Jest normalnie cicho jak w kosmosie. Albo ja mam telewizor ściszony. Alko. Zapomniałem odpalić. Jak na razie sama kasa wpada od siostrzyczek. Jestem ciekaw, czy będą jakieś inne nagrody warte u naszej uwagi. Znaczy, nie, żebym gardził kasą, nie? Tak dla jasności. Jeżeli zastanawialiście się, co robiłem, to tak szukałem zdjęcia na miniaturkę. Chętnie bym się przesiadł na Salvagera 2, bo zapewne ciut więcej dałoby się zyskiwać z tych statków.
Ale z drugiej strony, no nie, nie ma drugiej strony. Po prostu prawda jest taka, że muszę poczekać, aż skilla wytrenuję, którego chyba mam ustawionego, nie jestem pewien. Poczekajcie. Zaraz zerkniemy sobie. No, 5 dni. Długo. Zresztą coś czuję, że tam 5-10 dni to jest pikuś w porównaniu do skilli, które będą na wyższych poziomach. Wkurza ten czas oczekiwania na skilla, powiedzmy tam, nie wiem, żeby zrobić drony jedynkę, muszę nie, to przepraszam, to nie były drony. Drone sharpshooting czy coś takiego. To muszę wymaksować drony do piątki i tak dalej, łącznie to jest kilkanaście, kilkadziesiąt dni czekania, ale no z drugiej strony, gdybym miał to kupować na przykład za punkty, tak jak jest w innych grach tego rodzaju, no to bym musiał farmić, tak? Dniami, tygodniami. Tutaj mamy chociaż taki plus, że te skille, no, się uczą same, a gdybyśmy mieli wszystko podane na tacy. A, potrzebuję skilla do tego. Stryk i już jest, tak? No nie, no, byłoby to nudne. Zrozumiałą rzeczą jest, że trzeba na to trochę czasu poświęcić. Sama kasa, sama kasa. Co to jest? A, 1 metr sześcienny chyba pomieścimy. Czyli dalej tłuczemy piratów. No dobrze, no. Niech się dzieje. Też właśnie czytałem troszeczkę, tak jak mówiłem, o misjach sióstr. Daleko, daleko, dobra. Czytałem troszeczkę o misjach sióstr i jest tu dużo latania, tak? Dużo podróżowania. Ale podobno można to skończyć w jeden dzień. No wiadomo, że no nie zrobię 24-godzinnego odcinka. Ale może na trzech odcinkach się zmieścimy. No zobaczymy, jak to szybko będzie szło, nie? Trochę zwracam uwagę na energię statku, bo wyjątkowo na dopalaczu walczę.
Jest to chyba dużo wydajniejszy sposób walki, ale też bardziej energożerny, nie? Nas trafić, przynajmniej tak czytałem. Czy jest w tym faktycznie trochę racji? Tylko nie wiem też, czy nie utrudnia to celowania nam. Ale faktycznie, no. Hamuluj, hamuluj, hamuluj. Ale faktycznie. Było widać, że dużo strzałów tak gdzieś tam w bok szło. Poszłyby szybciej te misje, gdy się zapatrzyłem na tą asteroidę. Szybciej by poszły z pewnością te misje, no, gdybym nie zbierał, tak, złomu. Tylko leciał, rozwalił, wracał. Ale tak jak mówię, no... Nie jestem tu żadnym szejkiem, który gra od 10 lat w tą grę i też liczę się z każdym iskiem. A z drugiej strony, no miło będzie, jak wpadnie coś fajnego, nie, do ładowni. Sobie leci, a my sobie zerknijmy, gdzie tu nas wywiało. A nie jestem w sumie aż tak daleko do domu. Myślałem, że gorzej będzie. W sumie dopalacz możemy wyłączyć. No zobaczcie, trochę złomu nam się tu już nazbierało.
O, kurde, nie wygląda za zdrowo ten Red. Mam nadzieję, że przeżył. A co to jest? Kryształ chyba, tak? Do broni laserowej. Zgaduję, bo nie mam żadnej takiej broni i nie wiem jeszcze, jaką tam amunicję ona potrzebuje, ale tak to wygląda. Red. A, no tak. Nic dziwnego, że marnie wygląda. Chłopakowi chyba się nie udało przeżyć. Dobra, dużo dziwnych rzeczy dostaję. Trzeba będzie się zorientować, do czego to służy. Dobra, lecimy. Odwieź Reda koledze. O, czyżbym miał wrócić do siostrzyczki? W sumie nawet byłoby mi to na rękę. Na Tristanie nie mam zbyt dużej ładowni. To raz, a orb drive active. A dwa nie wiem. Po prostu nie mam zbyt dużej ładowni. Jeżeli się okaże, że będę musiał coś przewieźć albo coś, chyba rozważę zmianę statku na Gnosisa. Będę ciut bardziej pewien, chociaż, że nie zabraknie mi miejsca. Warp drive active. Chociaż no, nie ukrywajmy, że póki co Tristan radzi sobie nie najgorzej. Faktycznie, póki co misje nie są jakoś bardzo wymagające.
active. Zdecydowanie muszę zacząć włączać stopy, jak nagrywam. Znaczy się mogłem sprawdzić na nagraniu na DaVinci, ale nie chce mi się przełączać. Cicho, teraz kogoś żywego chyba mamy do zabrania. 3 metry sześcienne, no jeszcze chyba ogarniemy. Ona jest na pierwszym levelu. Czy to oznacza... Poczekajcie, po sobie coś zerknę tylko, tak na szybko. Gdzie jest postęp? Z 52, ale rozumiem, że 52 misje to są wszystkie misje. A. Chapter drugi. 2 na 7. 3 na 7, aha, czyli jest 7 rozdziałów. My lecimy z pierwszym. Dobra. To myślę, że zrobimy tak, że postaramy się zrobić ten rozdział cały. I wtedy zakończymy odcinek. Chyba, że to faktycznie by się jakoś przeciągnęło w nieskończoność, no to... No to wtedy utniemy go trochę szybciej. Przez ten cały Space w Eve dostałem strasznie wielką zajawkę teraz na, żeby sobie pograć w Elite Dangerous, ale... Zastanawiam, czemu mam tyle znaczników wcześniej. Jest to trochę upierdliwe, bo teraz muszę scrollować, żeby znaleźć przeciwników. Ciekawe, czy dałoby się na przykład zrobić tej zakładkę tylko wrogowie.
przeżył. Znaczy się... chyba żyje, ale... nie wiem za bardzo, co Kaman. Potrzebuję go w swojej ładowni. Gdzieś tu powinien być, ale nigdzie go nie widzę. Może tu? Zdecydowanie za dużo znaczników tu mi się porobiło. Czekajcie. Nie, zaraz, zaraz na spokojnie go sobie poszukamy. Mamy go. Zacznijmy od uratowania chłopa, żeby nie było, że zaraz mi kopnie w kalendarz albo coś. Żebym przydupczył w stację. Dobra. Da się ją. Salwadorem potraktować? Chyba nie. Tam sobie popryka. Tylko dwa wraki nam zostały do zbadania. Dobra. Odpuśćmy sobie. Lećmy do...
No już możesz zacząć działać. To był taki szatelek, jak gdzieś tam w którejś z misji agentów robiliśmy. Na zdjęciu, jak go produkowałem, zdecydowanie fajniej wyglądał. Warp drive active. Docking permission requested. Docking request accepted. Tak cały czas staram się znaleźć, czy gdzieś jest, która to misja z ilu jest, nie? Znowu mam kogoś uratować? No okok. No lećmy na co. Nie ma na co czekać. 3 metry, zapewne jeszcze tyle miejsca mam. Jak nie, po prostu zacznę. Posprzedaję złom, nie? Który zdobyłem, ale póki co, no, tego robić nie będę. No i nie sprawdziłem. Dobra, mam jeszcze dużo miejsca na niego. Naprawdę zarąbali mu silnik. Widziałem, cholera, że coś się narysuje. Powiem wam, że w sumie dość mocne statki zaczynają być. No dalej tego obejrzeć. No sami powiedzcie, czy to nie wygląda jak żniwiarz. Thank you.
już jest trochę cięższa walka. Ten jeszcze coś tu się zgluczował. Co? O co chodzi. Się zestresiłem, że nie ten typ amunicji wziąłem, ale chodzi o to, że nie mogę załadować, jak są aktywne, nie? Musiałem je wyłączyć wpierw. Że strasznie wolna ta walka. Nie, to bym się przejmował, że mogę jej nie wygrać czy coś, ale widzę, że siła mojego statku raczej nie powala już ich. Zobaczmy, jak sobie poradzą nasze drony, tak? Czy coś nam pomogą, czy raczej po prostu będą latać jak muchy? Tak właśnie coś mi nie pasowało, że z automatu nie zaatakowały. Naprawdę? Ja tu się męczę, kurde. One go rozwaliły w 5 sekund? Really? Czy naprawdę drony są tak mocne? A weźcie pod uwagę to, że no mam te średniaki, tak? Nawet mediumów nie mam. Tylko jakieś tam, które zdobyłem, średniaki, które zdobyłem na innych.
Powiem wam tak. Powiem wam tak, bez dronów trwałoby to długo. Chyba będę musiał im poświęcić trochę więcej uwagi. Sobie zrobić jakiś bardziej tanki statek, do tego eskadra dronów i będzie wymiot. W sensie od wymiatania, a nie wymiotowania. Właśnie dopijam kawę, którą sobie zrobiłem o 9:00. A jest po 12:00. Zapomniałem, że nie leci to na żywo. Muszę pamiętać jeszcze, żeby tego łuba zabrać, nie? Gdzie on jest? Tak się zastanawiam, czy nie przezbroić katalysta i nie robić misji. Czy po prostu wziąć Gnosisa. Nie wiem, no jeszcze mamy czas nad tym pomyśleć. Póki co Tristan ogarnia, więc teraz jakoś tam zmieniać tego nie będę. I hopie. Się czuję trochę jak kosmiczna taksówka.
Warp drive active. No nie mówcie, że coś się odjebało. Docking permission requested. No już się zesrałem, że nie wywaliło. Docking request accepted. Ale ewidentnie dzieje się coś niedobrego. Nie wiem, czy net klęka. Czy... O, trybło. Czy może powodem jest to, że w międzyczasie uploaduję trzecią część SIF. Więc może to być powodem. O, finansiści. No myślałem, że mi jakiegoś statka dadzą nowego albo cacuś. Co to jest? No dobra. Dużo kasy musiałem zabrać ze sobą. Miejsce zrzutki. Fuck, wiedziałem. Tak właśnie edytuję i patrzę, że zeszło już półtorej godzinki. Więc no, skoro nas wywaliło, to tym optymistycznym akcentem zakończmy ten odcinek i zapraszam do ciągu dalszego w następnym.